Dobra, drodzy Państwo, odlocik, nie? Skład zahamowany. Dobra, wystarczy. Odpinamy. Co ona ma do tego, skoro jest była? Będziemy nasłuchiwać. Ja widziałem w każdym razie, że są. Wyrzucony folder. Dobra, świat, sygnał lewy. Tu zostawiamy sygnał prawy. Manewr mamy podany. I ruszamy. Powinno działać, no właśnie. Przekonamy się. Czy na 20 jest to 41? Lecz ja z dobrych pantografów korzystam? Mi się wydaje, że z dobrych, ale no. Może ktoś mnie poprawić, o nie wie lepiej. Ode mnie? Dobra. Idziemy. Tu jak, że to nie jest pociąg pasażerski, nawet jakbym miał mieć opóźnienie. Jedziemy 25 na godzinę. Tak jak to powinno wyglądać na manewrach przy peronie. Bądźmy realistyczni. Ale na manewry nie powinienem się przełączyć na jakiś kanał radiowy, manewrowy czy coś? Chyba ja. Ale jak zwykle tego nie zrobiłem. Słyszałem, że w praktyce przy manewrach mechanicy nie zmieniają w maszynowni przy każdej zmianie kabiny. No i się domyśliłem, że chodzi o pantografy. Czy akurat na tych dwóch tylnych się jeździ, na tym i na tym, nie? Na tych środkowych. O to mi bardziej chodziło. Dopiero po podpięciu do składów, aha. No tak, no jakby mieli za każdym razem to zmieniać, by dużo czasu to zajmowało. Dobra, do tarczy i hamujemy. Dobra, światełko. Przechodzimy, oj się manewra świeci. Światełko. Sygnał i jedziemy. Znowuż zapomniałem wyłączyć tego wirtualnego, wirtualnego manewrowego, nie? Ale
jej maszynie podnosi wszystkie pantografy przy dłuższym postoju i uruchomieniu. Aha. No, to jest akurat prawda. Nawet w tym pomocniku, jak tu się podewczy rozłoży, to też każą mnie nieraz podnieść dwa. No tak, dwa w zupełności wystarczają. Dobra, jesteśmy podpięci. Wyłączamy światło manewrowe. Zmieniamy kabinę. Wyłączamy światła do jazdy zwykłej. I żegamy. Tłumaczył, że można wypchnąć sieć. Aha. No to lipa by była. No w sumie no tak, bo wszystkie pantografy się dociskają. Panie Simon ma dobrą pizzerię, bo siebie trzy pizze. Za 57, gdzie pizza ma 67 cm. To już, nie wiem, bardzo dobra pizzeria. Tak, no bo tutaj by się... by mogło się wypchnąć tą sieć, no jakby i tu, i tu, i tu w jednym tym przedziale, ale co tylny należy zmienić. Ale zmienić. No nie, jakim względem zmienić. Ja no bardzo wiem. Pantograf. A co, nie taki jakiś jest? Ja no nigdy w maszynie lepiej nie wyglądały. Chyba się nie złamał, nie? Ma jakiś dziwny wypustek, ale to... A, o podniesieniu drugiego? A co ten jest zły, aha. Dobra, skoro tak pan uważa, to lecimy. Do tego trzeba wyłączyć wszystko. Wyłączyć wyłącznik szybki. Opuścić pantograf. Teraz można iść do maszynowni. I zamienić. Dobra, będzie wyglądać bardziej realistycznie z tym składem. Aha, no ja właśnie wiedziałem, bo tak... Tym ET-41 jadę tak właściwie pierwszy raz. Do pasażerski zazwyczaj się nie stosuje. Będzie za jedną godzinę. Tam to ma dobrze, panie Simon. Dwa dni temu też pan ją jadł. Z tego co pamiętam na transmisji, a pantograf trzeba podnieść. Sprawdźmy, tak, dobre się podnoszę, dobre wybrałem. Wyłącznik szybki. Przetwornica. Sprężarka. I lecimy. Znaczy no nigdzie nie lecimy, bo na odjazd czekam. A czeka nas jeszcze półtorej godziny jazdy. Rozkładowo. To jest ewentualna jazda luzem do Władowic Zachodnich. Więc jeszcze sporo przed nami. Niezwykle, gdyby był rozrząd symulowany w maszynie, to przy każdej zmianie w kabinie taka procedura. Aha. No całe szczęście nie jest, więc no, nie trzeba tutaj się wysinać.
Ale zrobiliśmy tak, no bo no nie można wejść do maszynowni przy podniesionych podbieraczach prądu, odbieraczach prądu. Dobra, sygnały końca pociągu i to są. Pięknie. Sprężarka pompuje. Przepuśćmy jeszcze powietrza przez wagony, aby na pewno i co stoi tam ten pociąg? No oczywiście, że stoi pod gwiazdem. Mówiąc o pociągach, które stoją pod gwiazdowym. O, o ten mi tu chodziło, nie? Jeden. Ten tu stoi cały czas pod gwiazdem, nie? Na dwóch podbieraczach prądu. Tak? O, stoi. Nie? Dwa są podniesione do góry. Bo po co jeden, nie? Muszą być dwa. Nie rozumiem tego, po co tu akurat dwa są. No, no dobra. Chyba nikt normalnie tak nie robi, że ma dwa stojąc pod semaforem. W każdym razie, no stoi tutaj i nie ma zamiaru wjechać. Ja zdążę wyjechać, a on jeszcze nie wjedzie. No i do części maszynowni wysokiego napięcia. O, tutaj nie można, nie? I wyłączony wyłącznym wysokim napięciem, no. Tu nie można wchodzić, tu można wchodzić, ale tutaj nie można wchodzić. Kiedyś jak oglądałem taki kanał T-Mechatronics czy coś takiego. Bardzo fajne, ciekawe filmy kiedyś nagrywał o maszynach. Takich właśnie jak ta. I on chyba o SM-42 było coś naprawy przy silniku. Zjazdy też było, o mamy wyjazd. Przy dłuższych postojach dociskania do składu dwa pantografy, dokładnie tak. Dobra, odjazd. ...29.30 niby mam mi grodzić zachodni, ale no... To jest pociąg towarowy, więc no chyba zresztą mogę trochę szybciej, nie? Teraz te wagony załadowane mamy z tyłu. Te wszystkie wagony, które są załadowane towarem, a z przodu mamy puste wagony. Więc trochę inaczej się pewnie będzie jechać niż ostatnio. Ja puste wagony były z tyłu, a załadowane z przodu. Więc pewnie nie wiem, teraz te tylne bardziej będą uderzać o przód. Ciężko zrobił. Ze sprężarką poruszałem, super. No i ten podjazdowy, widzicie, ja dostałem wyjazd przed czasem pociągiem towarowym. Tak, dostałem 2 minuty przed czasem wyjazd, a on tam dalej stoi. I za nim się jeszcze ustawił inny pociąg luzek i on też stoi za nim. A skoro przy rozruchu ciężki składów towarowych przy obrodzeniu sieci, także dwa pantografy. Ogólnie przy obrodzeniu sieci, jeżeli jest to duże obrodzenie, jest zbyt dużo istrzy przy sieci trakcyjnej, to gdy się stosuje dwa pantografy, tylko sobie trzeba wolniej jechać. Gdzieś ktoś na ten temat też opowiadał. Widzicie, jak nadwagony pchają, na przykład to na tej prędkości. Raz jest więcej, raz jest mniej, a ja w ogóle jadę bez mocy, nie? Nadwagony pchają i uderzają o siebie. A ten ma sygnał normalnie. Muszę coś mówić zawsze, jak nadaję ten sygnał, bo tak będzie za głośno, nie? Ale jak mówię, to jest lepiej. Ciszej. Tutaj nie daje po uszach. Dobra,
idziemy, wyjeżdżamy ze stacji. W ogóle jest 7 osób na transmisji. Witam wszystkich serdecznie. Obecnych. Ktoś se fajerwerki puszcza pod moim oknem. Super. Aż musimy zobaczyć. To jest oryginalny skład czy podmieniony? No to jest ten z tej paczki, nie? Jak jest ta paczka, to podmienią wszystkie składy. A to jest właśnie z tego, nie? Taki plik był. Trzeba było go podmienić. Tylko, że ja zauważyłem, że miał wpisaną masę rozkładową, ten, na ileś tam ton, ile tu jest, no właśnie, 1000 ton rozkładowe, a rzeczywistej mają, nie wiem, 700 ileś, nie, więc trochę dołożyłem mu towaru z tyłu, no, ale widzę, że jeszcze za mało, bo ma 928 rzeczywiste, ale to już jest i tak bardziej zbliżone. Witam serdecznie, panie Konradzie. Ja nie jestem z zawodu maszynistą. Jeszcze do tego niedaleko. I raczej nie będę. Z moją wadą wzroku. Ale no, kto wie, kto wie. Pytam, bo jest to dziwne, żeby dzwonić jechać z elektrowni, a nie do elektrowni. Ja nie wiem, gdzie to jest elektrownia, panie. No to, że nie jestem maszynistą, to nie oznacza, że nie staramy się tu jechać jak najbardziej realistycznie. Ograniczenie do 50 ma być, więc trzeba dwoić. Z elektrowni grodzi skruszyliśmy. O, następny semafor na stoi. Ojejku, co to się dzieje? To nie powinno wyglądać, no i dobra. Luzujemy, bo widzę, że klatki mnie tutaj pozbawiły jakiejkolwiek możliwości regulacji hamulcem i trochę za bardzo zahamowaliśmy. Trzeba teraz naciągnąć skład, nie? Radiostu. Żadnego radiostopu nie było. A co to jeszcze nie? Będzie gorzej, jak dojdzie nowe otoczenie. Oby nie. A, tutaj dalej jest na stoi. To też trzeba hamować, nie? Myślałem, że już podali. O, właśnie się doświecił. Myślałem, że jesteś, bo widzę, jaką tam masz. Tematyka, no trochę pasji w tym jest, no. Może nie tyle, że jestem maszynistą, no ale taka pasja, no. Na temat pociągów i jazdy nimi. Ten jest 30-metrowy ścian lasu, aha.
wolę, żeby chyba jednak te ściany na nas pozostały. Ale nie wiem, ale to jest takie jakieś jedno miejsce, gdzie... Pytać jest. Dobra, bo tu jest jazda bezprądowa. Od tego miejsca. Trzeba grzecznie jechać. Jazda prądowa, więc rozpędzamy się dalej. Otoczenie to już nie ma obecne standardy maszyny. A szkoda. Mi się podoba. Nie wiem, czy bez zmiany otoczenia będzie wydane. Aha. No chciałbym. Podoba mi się. Takie otoczenie jednak. Jej pobiera pod zespołów komputera. Są ciekawe scenariusze, tak, są ciekawe scenariusze, zgodzę się. Ile dłuższe sobie można z forum pobrać? Do 60 trzeba hamować. Dobra, i przejazd kolejowy nawet będzie. Rozumiemy. Dobra, mocy na 28 na bezoporówkę dajmy. I jedziemy. Dalej. Zadany na 5 lat, bo dał zły tor. Współczuję gościowi.
Witam serdecznie, panie Żaluś. A poza tym czasnokiem pan napisał? A się sam komentarz wycofał aż. No tyle, no. Nie pisze mi czasnokiem. Mój komputer też ma problem z nowym otoczeniem wodowic zachodnich, czy grabówka. Mój nie ma, ale podczas transmisji na żywo już ma. Gdzie około 30% procesora zżerają właśnie elementy takie jak ten program do przycisza dźwięki, program do streamowania, program do mikrofonu. No, ogólnie dużo programów, które muszą działać, nie? To jest około 30% procesora. Więc o czym my tu mówimy? No i tu komputer sobie daje radę sam, jak sobie gram. O, mam nadzieję, że to przypadkowe i ostatni raz, nie? Żeby nie było potem, że Nightbot bany dał bezpodstawny. Dojedziemy przed czasem na Drawinowa. Ogólnie testując tą scenerię, dojechałem do samego Drawinowa. I powiem tak. Byłem tam przed czasem około 7 minut 8. To może dlatego dojechałem akurat lżejszym składem. Bo nie wiedziałem w tej, że to składowa jest 1000. Dopiero po tym, jak tak jechałem, to mówię, coś mi tu nie pasuje. Dlatego sobie dołożyłem, nie? A dziś tam ładunek. Stówkę osiągnęliśmy, trzeba zdjąć z mocy bocznikowania. No nie daj, zanim on tutaj się ogarnie i będzie utrzymywał równą stówę, to chwila minie. To jeszcze te wagony muszą się tam odpowiednio wziąć. Dostosować. No boże jasne, stój. Serio? O nie, jednej do stówki. Pięknie. Przejazd kolejowy, więc oczywiście RP1 trzeba dać. No, czyli tak jak mówiłem, w Drawinowie będziemy 7 minut przed czasem. Dobra, i kanał radiowy numer 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No i próby radia to nie ma lepszy. Zapomniałem, że to Drawinowa. I to nie ma czegoś takiego jak próby radia.